Cześć, witam Was w kolejnym odcinku kulinarnego wideoporadnika. Zupę z ciecierzycy, którą dzisiaj przygotuję, jadłam i w Turcji, i w Indiach. Ta moja będzie trochę bardziej spolszczona. Niestety nie udało mi się dostać tej czerwonej ciecierzycy, ale i bez niej dam sobie radę. Po prostu dodam pomidory z puszki i te pomidory nadadzą jej taki czerwony, bardziej turecki charakter. Ta zupa jest naprawdę bardzo prosta w przygotowaniu. Jej zrobienie nie powinno Wam zająć więcej niż 15 minut. A do jej przygotowania będziecie potrzebowali 2 szklanki bulionu warzywnego, 2 puszki pomidorów bez skórki, 3 średniej wielkości ziemniaki, puszka ciecierzycy, 2 ząbki czosnku, 1 cebula, zioła i 2 ostre papryczki. Zacznę od krojenia cebuli. Cebula pokrojona, za chwilę będę ją smażyła. Teraz czas na czosnek. Postarajcie się, żeby to były w miarę cienkie plasterki. Czosnek będzie smażył się razem z cebulą, ale dodam go na końcu, ponieważ czosnek bardzo szybko się smaży. Cebula zaczyna się rumienić, dodam czosnek i zajmę się pomidorami. Pomidory zostały niestety całe, faktem bez skórki, ale całe, więc muszę z nich przygotować taką cialamachę. Pomidory są w zalewie, więc nie będę dodawała dodatkowo żadnych innych płynów. Pomidory stały się jedną masą. Wlewam ją do garnka. Wlewam 1 szklankę bulionu warzywnego. 1 puszkę cieciorki. Tak naprawdę zastanawiam się, czy później nie przyda mi się druga puszka. Mam taką w zapasie, ale zobaczymy, jaka będzie konsystencja tej zupy. Kolejna masa przygotowana. Dodaję ją do wcześniej zmiksowanych pomidorów. I do tego wszystkiego 2 szklankę bulionu warzywnego. Cebula i czosnek gotowe. Dodaję to wszystko do zupy i za chwilę będę podgrzewała. W związku z tym, że ziemniaki były wcześniej ugotowane, dorzucę je już pod sam koniec. Przemieszamy. Jak widzicie, bulionetki już są, więc myślę, że za chwilę będziemy mogli delektować się przepyszną zupą chyba. A ja sobie przypomniałam, że przecież przywiozłam z Indii przyprawy, które mogą nadać tej zupie taki właśnie indyjski charakter. Garam masala, ostra przyprawa, więc dodam jej tylko trochę. Tym bardziej, że mam przygotowane te ostre papryczki, więc wsypuję tutaj dosłownie 2 szczypty. Oprócz tego takie delikatne curry, ale mimo wszystko, żeby nie zepsuć tego smaku, dodam również tylko trochę. I na koniec tandoori curry, a potem dodam te przyprawy, które miałam przygotowane. Czyli ta moja ulubiona mieszanka ziół plus 2 ostre papryczki. No i te papryczki będą musiały chwilę w tej zupie poleżeć. Wszystko na górze zupy. Ok, przygotuję sobie zieleninę i troszkę tak, trochę dla ozdoby, trochę dla smaku. Może to nie będzie. Zupa nalana, teraz tylko trochę ozdoby. Tak zwany kleks ze śmietany. No i na koniec pietruszka. Dużo pietruszki, bo ją bardzo lubię. No i tak naprawdę nasza zupa jest gotowa. Jak widzicie, nie jest za bardzo skomplikowana. Każdy sobie z nią powinien poradzić. A voilà! Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam powodzenia z Waszą zupą. No i smacznego!